Oto CodePen, program umożliwiający pisanie kodów online, mobilnie i używając komputera. Program jest społecznością internetową całkowicie bezpłatną, umożliwiającą pisanie kodów HTML-a, CSS-a i JavaScriptu. Strona ta ma około 339 tysięcy użytkowników i została stworzona w 2012 roku. Tutaj na ekranie widzimy trendy, jakie są. Możemy podglądać czyjeś kody, zobaczyć, jak wygląda stworzenie takiego zdjęcia. Jest to program bardzo dobry do testowania, pisania prostych kodów, nauki HTML-a, CSS-a i JS-a. Możemy programować w ten sposób mobilnie, dzięki czemu, proszę, tutaj następny kod napisany przez kogoś wgrywa się. O, proszę. A tutaj mamy cały kod, jaki powstał, jaki został stworzony, by wywołać taki efekt, result CSS HTML. Możemy się bardzo wielu rzeczy nauczyć, korzystając z tego programu. Ja go bardzo często używam do pisania prostych kodów. Wtedy, kiedy nie mam dostępu do komputera, wtedy, kiedy jestem dostępny, używam do kodowania bardzo często tego programu. Więc zaczynajmy. Żeby zacząć kodować, mamy tutaj, o, moją pracę, to co ja stworzyłem, jakie kody i tak dalej. Nie będę teraz tego pokazywał, napiszemy sobie zupełnie nowy kod. To jest film dla osób początkujących, zaczynających JavaScript, naukę HTML-a i CSS-a, naukę programowania. Nie będzie tu skomplikowanych kodów ani niczego takiego. Dobra, przystępujemy do kodowania. Najpierw musimy sobie utworzyć własnego nowego pena. Klikamy to w ten sposób. Program oczywiście działa na komputerze bez problemu. Można przerzucać kody z komputera na telefon i na odwrót. Sejwujemy i sejwujemy to, co napisaliśmy na telefonie i później możemy to sobie odtworzyć na ekranie komputera bez najmniejszych problemów. Więc możemy pracować, na przykład gdy tworzymy jakiś kod, możemy tworzyć sobie stronę internetową. Chcemy parę poprawek zrobić na telefonie w momencie, gdy nie mamy dostępu do komputera, jesteśmy gdzieś w pracy, nie wiem, gdziekolwiek, mamy chwilę wolnego, siadamy, piszemy sobie w CodePenie, a później no, odczytujemy to, co napisaliśmy na komputerze. Ja często tak robię, że tworzę jakieś programy na Visual Studio Code na przykład i żeby móc nad nim popracować, wrzucam go na CodePena tylko i wyłącznie po to, żeby móc popracować na nim mobilnie, gdyż wiem, że nie będę miał dostępu do komputera. Nasze kody są widoczne oczywiście przez wszystkich. Jeśli nie chcemy, żeby byli widoczne przez wszystkich, musimy sobie to ustawić. Wykupić już opcję Pro, której oczywiście nie mam, a używam go absolutnie za darmo. Pierwsza rzecz, żeby kodować na telefonie, jest coś takiego. Musimy wejść tutaj w ustawienia. Tutaj. Pyk, pyk. Otwiera nam się menu. Górne menu, w którym są ustawienia. Tutaj mieliśmy settings też. Save. Sejwujemy kody. I tutaj wciskamy. No tutaj możemy wpisać tytuł naszego pena. Wpiszemy najpierw counter, bo zrobimy dzisiaj mały licznik taki. I najważniejsze w każdym bądź razie jest to behavior. I tutaj auto updating previews. Wyłączamy to na off i sejwujemy na dole po prawej stronie. Dlaczego to robimy? Gdyż bez tego nasz kod będzie się co chwila zmieniał, poprawiał. Wpisujemy drobną instrukcję i w tym momencie nagle wszystko nam się wykrzacza, bo nagle my wpisujemy słowo licznik i z tego licznika na przykład urywa literę, bo jakoś nie zapisywał, bo kod się automatycznie powiela i wyświetla to. Teraz się pojawiło na ekranie u góry run i musimy w to wciskać, żeby było. Dobra, zaczynamy. Tutaj możemy pisać na górze. Po lewej jest HTML, CSS, JS i result, czyli result to wiadomo, tutaj ten
ekran biały u dołu, HTML. Powiedziałem, że zrobimy prosty licznik. No to wpisujemy słowo licznik, piszemy go w HTML-u i wciskamy run. Pisze słowo licznik. Teraz w JS-ie zmienimy kolor tego białego ekranu po to, żeby nie męczyć wzroku. Więc dokument. Musimy dostać się do dokumentu, czyli do wszystkiego, co jest naszą stroną, naszym kodem. Dokument.body. Właśnie, literówka. Na telefonie nie pisze się czasami dobrze. Body.style. Musimy się dostać do styli, czyli CSS-a. I background. Background. I czyli kolor. I tutaj równa się cudzysłów gray. Kolor oczywiście wpisujemy szary po angielsku i wciskamy run. I mamy szary ekran. To samo możemy oczywiście zrobić w CSS-ie. Body, nawiasy, drugi nawias zamykający i tutaj wpisujemy background. Myślnik. Color. Tyk. Gray. Dobra. Instrukcja prawidłowo. Wciskamy run. Nic się nie zmieni, bo przecież już jest kolor wpisany w CSS-ie, więc zakomentujmy sobie to. Czasami ciężko się komentuje. O, wciska się na początku tego. Wszystko działa dotykowo. Dobra, zakomentowaliśmy dokument styl background, gray. Wciskamy run i zobaczymy, czy coś się zmieni. Nic się nie zmienia. Dalej zostaje szare. Dobra. My tutaj zrobimy sobie jeszcze BR-kę, BR, żeby przejść do następnej, żeby kod był pisany na tym ekranie dolnym lewym w oddzielnej linii run. I teraz, jak już mówiłem, napiszemy sobie mały licznik. A mały licznik wygląda tak. Najpierw w HTML-u musimy stworzyć batona. Program także nie podpowiada. Na zasadzie, że nie daje tam, nie wpisujemy B, nie pokazuje nam się baton, w który klikamy i tak dalej. Trzeba wszystko wpisać za pełne nazwy z głody. Z głowy. Baton on click. Button on click równa się. Chodzi o to, żeby button działał na naciśnięcie. Zrobimy to bez nasłuchiwacza, czyli tak zwanego add event listenera. Zrobimy to od razu z HTML-a. Działający na on click. I tutaj musi być od razu funkcja wpisana, którą zaraz stworzymy. Funkcja będzie podwyższała nam jak gdyby licznik nasz, czyli niech się nazwa dodaj. Wpisujemy nawias dodaj i zaznaczamy, że to jest funkcja tymi nawiaskami. Dobra, to w tym momencie zamykamy naszego, nie, jeszcze nie zamykamy naszego batona, skoro to ma być funkcja dodaj, to wciskamy plus i zamykamy naszego buttona. Batona. BTN. Baton. Baton. Dobra. Run. I pojawi się nasz baton. Powinien się pojawić pod spodem licznika. Tak, jest. Plus. Wciskamy w niego. Możemy wciskać w ekran. Działa mobilnie. To samo możemy robić dokładnie na ekranie komputera. I to jest bardzo zajebiste w tym momencie, w tym programie.
No dobra, my stworzyliśmy już przycisk plusowy. Teraz przy... O, co się stało? Coś nam się wykrzaczyło. Nie wiem, co nam się wykrzaczyło. Gdy się pojawia ten... To jest, że coś jest nie tak. Dobra, usunijmy sobie tą komendę zmiany kolorów. Może o to chodzi. Run. No nie ma tego błędu. Taki wykrzyknik to jest jakiś błąd. Kolor będziemy mieli dalej, bo mamy tutaj background gray. Nie wpisaliśmy go inline. Z JS-a już tylko zostajemy w CSS-ie i body. Dobra, przechodzimy do JS-a. Wciskamy tutaj ten przycisk, to jest JS. Jeszcze tutaj powiększę ten kod pierwszy, co wpisaliśmy. Licznik BL, button on click, dodaj button. JS. Gdyż popełniam właśnie największy błąd, że czasami literki są za małe. Dobra. Zwiększamy. Teraz musimy utworzyć zmienną. Let wpiszemy. Zmienne wpisywane kiedyś były var, czyli variable. Możemy utworzyć zmienną var. Możemy utworzyć zmienną let. I możemy ustawić zmienną const. Kiedyś była tylko var, więc korzystamy najpierw z tego vara, z której już w obecnych czasach się nie korzysta, ale my z niej skorzystamy. Jak się nazywa nasza zmienna? To jest taki pojemnik na dane, na przechowywanie stringów, numberów, typów prostych i innych rzeczy. Dobra, liczba. Po prostu liczba. I tu ta liczba równa się puste miejsce. A teraz to będzie zasięg globalny funkcji. I teraz o funkcję, czyli taki podprogram CSS-a, CSS-a, JS-a oczywiście, function. I function już wpisaliśmy tutaj, że funkcja jest dodaj, więc musimy teraz użyć to samo. Łatwo sobie powiększyć ekran mobilnie, jak ktoś ma słaby wzrok albo nie do końca widzi. Dodaj, pyk, function, dodaj, tutaj ten nawias jeszcze sobie zamkniemy od razu, żeby był, i teraz piszemy ciało funkcji. W ciele funkcji piszemy sobie document write, czyli wypisz w dokumencie, jak gdyby. Dokument to nasza cała strona, cała aplikacja. Document write, liczba plus plus. Liczba plus plus, czyli inkrementacja, powiększenie. Liczba. Plus, plus. No, zmiana tego w klawiaturze. Pyk, pyk. Kodowanie mobilne nie jest proste i nie jest to takie polecane do nauki i w ogóle. To jest tylko w tym momencie, kiedy naprawdę chcemy sobie coś pokodować, a nie mamy akurat w tym momencie dostępu do komputera. Dobra, to już jest nasz cały kod. Var liczba, czyli zmienna liczba. I w dokumencie dodaj. Czy to nam zadziała? Wciskamy run. Czekamy, odświeżył się i wciskamy plus. Pyk, zero. Ale wszystko nam znikło. Co się stało? Cały program został przeładowany i otworzyła się jak gdyby nowa strona, nowy dokument. Więc żeby tego uniknąć, musimy wrócić do HTML-a, czyli hypertext i tak dalej. I tutaj stworzyć diva. Czyli też taki pojemnik, w którym przechowujemy różne dane w HTML-u. Div o ID, co się stało? Div o ID równym
number div OID wynik. Div ID. ID to taki uchwyt, identification naszego, cudzysłów, wpisujemy słowo wynik, zamykamy cudzysłów i zamykamy tego diva. A żeby zamknąć diva, to tutaj musimy dać jeszcze slasha, backslasha na początku wyrazu div w tych ostrych nawiasach. Mam nadzieję, że osoby, które kodują, oglądają ten program, już trochę znają się na kodowanie. To jest tylko taki pokaz. Raczej nie jest to kurs JavaScriptu, tylko po prostu HTML-a i CSS-a, tylko pokazanie, jak można kodować mobilnie i prosty kod do poćwiczenia sobie, jak ktoś umie, nie umie. Prosty liczniczek, coś, co można wykonać na pierwszej lekcji nauki JavaScriptu. Dobra, skoro już teraz to zrobiliśmy, to tutaj kasujemy document write. To jest czasami problem, bo program mobilnie nagle nam wraca i przywraca to, co usuwaliśmy. Wynik kropka operator kropki inner, czyli wyjęty z HT duże litery L. To też jest dosyć bardziej skomplikowane niż na komputerze. Równa się liczba plus plus. Run. Forest run. No dobra, program nam się przeładował. I teraz po naciśnięciu licznika powinien licznik nam iść w górę. O nie, nie idzie. Co zrobiliśmy źle? Inner. Tutaj jest inner HTML i teraz jeszcze raz inner H, zrobiliśmy literówkę, wpisaliśmy inet run. Taki jest cały kod tej funkcji. Wynik inner HTML, w HTML zrobiliśmy diva OID wynik. W CSS-ie tylko program, to kolor i w JS-ie CSS, czyli kaskadowe arkusze stylów, HTML, czyli hypertext, JS, wszystko co odpowiada za ruchomość na stronie internetowej, za różne kliknięcia, wykliknięcia i tak dalej. Dobra, zrobiliśmy. Teraz nasz licznik powinien zacząć działać. Plus. Plus, plus, działa. Teraz przydałoby się licznik odejmujący. Co więc zrobimy? Dobra, a teraz zadanie dla tych, którzy się chcą uczyć, to takie, żeby samemu to zrobić. Więc zastopujcie ekran i wpiszcie drugiego batona, tym razem minusowego, i napiszcie nową funkcję w JS-ie, która odejmuje. Ja wam dam chwilę czasu. Dobra. Jeśli już to nie zrobiliście, zrobiliście. Ja piszę. I tak dalej. Tutaj najlepiej byłoby skopiować. Ale na telefonie kopiowanie jest właśnie ciężkie. Button. On click. Minus. Pyk. Zamykamy tego batona, nawias ostry. Tutaj wpisujemy minus. Tutaj button. Czy wszystko dobrze? Wygląda na to, że wszystko dobrze. Run.
Jest przycisk minus. Wciskamy przycisk minus. Nie działa. Musimy przejść do JS-a. No co? Tutaj coś. A, minus is not defined. No, minus nie został zdefiniowany. No, bo nie został. Aha. Drażni mnie to. Run. Jeszcze raz, żeby nam to zniknęło. I teraz definiujemy funkcję minus. Zrobimy teraz to funkcją strzałkową. Albo nie zwykłą. Dobra. Piszemy znowu funkcję. Taka najprostsza funkcja się pisze właśnie tak. Function. Nazwa funkcji minus. Ojojoj. Function. Błędy, literówki. Tutaj miejsce na argumenty. My żadnych argumentów nie będziemy robić. Ciało funkcji. Tyk, 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 tyk. Otwieramy, zamykamy, robimy mocno i znowu wpisujemy wynik. Wynik, kropka. Inner HTML liczba równa się liczba i jak tutaj dawaliśmy plus wyżej, to teraz liczba minus minus. Piszemy run, żeby uruchomić. A, jeszcze jedna ważna rzecz. Tutaj save'ujemy nasz kod. Nadustawieniamy. Pyk, pyk, tu, save. I wtedy nasz kod, wiadomo, kiedy coś tam robimy, się nie popsuje, nie skasuje nagle. Bo czasami tak miałem, że pisałem kody i w tym momencie się nie dało. I wpisałem kod na komputerze, chciałem go poprawić na telefonie, a tu się okazuje, że kodu nie ma, bo nie ma. Dobra, sprawdzamy, czy nasz licznik działa. Minus. Minus. Minus 1. Minus 2. Plus. 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 Więc jak widać, wszystko działa. Dobra. Nasz program już chwilę trwa. 22 minuty. Myślałem, że odcinki będą krótsze, ale się zagadałem. Więc jak gdyby pierwsza taka lekcja, która miała na celu pokazanie, jak działa CodePen. Dobra, wracajmy teraz od początku. Omówimy jeszcze kod na szybko. Pokażemy go całego, żeby ktoś sobie jak chciał przepisał. HTML to wpisujemy licznik, później BL, żeby nasz kod pisał się poniżej. BL, czyli załamanie linii. Button, no czyli wiadomo, ten plus i minus. Button on click równa się na nawiasach dodaj. Tutaj zamykamy batona, wpisujemy plus, dzięki temu w środku batona mamy napis plus. Możemy na przykład wpisać, proszę, słowo dodaj, słowo plus. Plus, a tu słowo minus. I wtedy nam się zmieni. Run. Więc tak, plus i minus to jedyne, co widzę. Plus, minus. Oj, a dobrze, plus, plus, minus. Licznik. Teraz tak, później ID, div o ID równym wynik. Po to, żeby było brane z dokumentu, z HTML-a, a nie przeładowywało całą stronę. To jest jedna z najważniejszych komend. Jeszcze przypominam o innym, o czym mówiłem, jak ktoś nie może mu wyjść, to najważniejsze settings w przykodowaniu na telefonie, settings behavior i wyłączenie auto-updating previews, bo wtedy cały kod nam wykrzacza, gdy programujemy online. Gdy programujemy na komputerze, niekoniecznie to jest potrzebne, a kod nam się sam powiększa, zmienia.
aktualizuje i wyświetla. Czasami to pomaga, czasami wkurza, w zależności od tego, czasami to przeszkadza. W CSS-ie zmieniłem kolor, body background color gray, robimy to zawsze, po to, żeby nie męczyć wzroku. No i teraz w Kotiotesie. Najpierw użyliśmy zmiennej var, no to teraz zmienimy jej nazwę na LED. I wciskamy run, działa, plus, minus. Kiedyś się używało tylko var od 2015 roku, kiedy wszedł ECMAScript 6 chyba, czy 5. Używa się LED i const. Dobra. Później to jest, gdyby była ta zmienna w funkcji, nie miałaby zasięgu globalnego i nie mogłaby działać na te dwie funkcje, więc musi być tutaj. Później funkcja. Funkcjon, napis. Dodaj nazwa funkcji, argumenty, parametry, ciało funkcji i tam tylko wynik i HTML, czyli ten kod, div ID wynik, uchwyt ID, po wyjęty i liczba plus plus, czyli inkrementacja zmiennej liczby, którą piszemy wyżej, na plus plus, a później function minus i wynik inner HTML, równa się liczba minus minus. I na ekranie mamy taki napis plus minus. Więc podsumowując, to już wszystko, co chciałem Państwu powiedzieć. Jeśli chcecie, możecie to przeczytać, obejrzeć, podzielić się komentarzami. Może Wy macie jakieś lepsze programy do kodowania mobilnego. Ja polecam CodePena. Dziękuję i pozdrawiam. Zachęcam do nauki programowania oraz ćwiczenia kodów mobilnie w momencie, kiedy nie mamy dostępu do komputera.